Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu nieprzypadkowo, bo za moimi plecami może powstać ciepłownia geotermalna. Tak jak Pan Rzecznik już wspomniał, mam dla Państwa dziennikarzy, dla wszystkich mieszkańców miasta Turku bardzo dobrą wiadomość. Inwestor tejże inwestycji ciepłowni geotermalnej, spółka PGKiM, w końcu uzupełniła dokumentację projektową. Zgodnie z wytycznymi pana wojewody wielkopolskiego, określonymi w decyzji, dla przypomnienia, z dnia 20 grudnia 2022 roku. Te niezbędne uzupełnienia i zmiany w dokumentacji projektowej pozwoliły mi na wydanie pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę, co umożliwia rozpoczęcie budowy tej inwestycji, tak jak już wcześniej powiedziałem, za moimi plecami. Ja z tego się bardzo cieszę, bo to jest inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców miasta Turku, ale też chcę nadmienić, że także kluczowym dla tej pozytywnej decyzji było w końcu wydanie decyzji środowiskowej przez pana burmistrza miasta Turku. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo, dziennikarze, mieszkańcy, którzy będą zainteresowani, to te szczegóły będą w komunikacie na stronie powiatu tureckiego. Dołączona także będzie decyzja i tam są wszelkie szczegóły, które możecie Państwo znaleźć. Panie, zaraz to ja muszę o to dopytać, istocie, bo ta historia postrzegana była jako spór między starostwem a miastem. Czy tego nie można było załatwić wcześniej, siąść do stołu, powiedzieć: panowie, zróbcie to i tamto, nie będziemy się przepychać? Panie redaktorze, ten spór, nie wiem, kto to wymyślił, bo ja nie widzę żadnego sporu i tu nie było żadnego sporu. Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że czy to będą duże korporacje, czy to będą małe przedsiębiorstwa, czy to będzie ten przysłowiowy Kowalski, który będzie chciał cokolwiek budować, musi przestrzegać obowiązujące przepisy i musi dołączyć odpowiednie dokumenty. I to jest normalne i wszyscy o tym wiedzą. A także przypomnę, przecież na terenie powiatu tureckiego, zresztą powiat turecki jest liderem OZE, co już się o tym głośno mówi, duże inwestycje. I tak, jak pan redaktor powiedział, to tak było, że były spotkania robocze, dyskutowaliśmy co i jak. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem. No, tu może zabrakło od strony inwestora takich spotkań, no, ale to już pytanie do inwestora. Jedną z przyczyn tej pierwszej decyzji, tak Państwo mówiliście, było przekroczenie pewnych wskaźników odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieniło tamtego czasu? To są te właśnie nowe uzupełnienia, nowe dane w tej dokumentacji, które szczegółowo znajdzie Pan w decyzji. Ale to co teraz miasto udowodniło, że nie przekracza jednak tych wskaźników? Czy... Ale to wszystko Pan przeczyta, bo to są takie szczegóły, chociażby, no, tak jak powiedziałem, że kluczowym było wydanie pozytywnej decyzji, w końcu stwierdzenie, jaka to ma być powierzchnia tej inwestycji, co to miało swój odpowiednik do wydania, czy wydawać decyzję środowiskową, czy nie. Jednak trzeba to było tą decyzję środowiskową przez pana burmistrza wydać.